Cześć! W dzisiejszym odcinku powiem Wam, w jaki sposób dajecie sobą manipulować. Zapraszam! Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się zgodzić na coś, na co nigdy, ale to przenigdy miałeś się nie godzić? Ale przecież kumpel był tak miły i przekonujący, no i przecież w końcu to tylko małe zadanko w porównaniu z tym, co chciał na początku. A co z kupieniem czegoś w sklepie, który jest grubo ponad Twoje możliwości finansowe? Ale zegar tykał, limit czasu się kończył, a to przecież była fantastyczna okazja. Cóż, no przynajmniej według sprzedawcy. Może tego nie zauważyłeś, ale ten kumpel, jak i sprzedawca mogli użyć konkretnych sztuczek, by cię zmanipulować do tego stopnia, że zrobisz co zechcą, bez posuwania się do szantażu czy gruźb. No dobra, nie co zechcą, wierzę też w Twój zdrowy rozsądek, ale o tych trikach chętnie ci dzisiaj opowiem. Oto ten najpopularniejsze. Ludzie używają Twojego imienia dość często. Zwykle, gdy ktoś używa naszego imienia, zwraca to naszą uwagę, gdy szef albo nauczyciel użyje Twojego imienia, przywraca Cię z marzeń do tu i teraz. Zaczynasz być uważniejszy. Ale my też po prostu lubimy dźwięk swojego imienia. To oznacza nie tylko to, że ktoś naprawdę nas zapamiętał. Ale jest to doskonałe rozpoczęcie fajnej znajomości i przyjaźni. Możesz nie wiedzieć, jak ktoś się nazywa, ale jednocześnie odczuwać, że jesteś im coś winny na przykład uważniejsze słuchanie. Związane jest to też z poczuciem winy że ktoś ci się przedstawia, a ty myślisz o niebieskich migdałach. A co ty odczuwasz, gdy ktoś mówi do ciebie po imieniu? Ludzie proszą o dużo więcej, niż naprawdę oczekują, byś łatwiej przystał na coś mniejszego, ważniejszego. Wyobraź sobie, że jest druga w nocy. Jesteś padnięty, poirytowany, a pół godziny wcześniej pochłonąłeś pizzę i wiadro lodów, które chyba ci zaszkodziły. Do drzwi dzwoni twój kumpel, prosi o pożyczenie pieniędzy. Dużo, powiedzmy, że 3000. tysiące. Co robisz? No jasne, że odmawiasz, ale zanim zatrzaśniesz mu drzwi przed nosem, ruszysz coś w stylu: No, stówę to jeszcze, ale nie aż tyle, i już grzebiesz w portfelu. Stop, zatrzymaj się. To, co zrobił Twój kumpel, to technika drzwiami w twarz. I można jej używać w wielu sytuacjach. Ktoś prosi o coś bardzo dużego, a potem drastycznie obniża wymagania, przez co ta nowa prośba wydaje się w zasadzie niczym. Ludzie też się uśmiechają. No już, uśmiechnij się. No chociaż troszeczkę. I jak? Trochę lepiej? Jeśli tak, to znaczy, że nie jesteś odporny na manipulacje. Gdy ktoś się przy tobie uśmiecha, możesz odczuć bardziej pozytywne emocje, a do tego chętniej kogoś uszczęśliwiać. Poza tym uśmiech jest zaraźliwy, tak jak i ziewanie. Ludzie też proszą o coś, gdy jesteś zmęczony. Pamiętasz kumpla, który przylasł o drugiej w nocy? On nie tylko chce kasy, ale też wprowadzić cię do Twojego nowego mieszkania. Wie, że im bardziej jesteśmy zmęczeni, tym łatwiej się na coś zgodzimy. Padasz na twarz, mentalnie i fizycznie. Czy na pewno chcesz spędzić X godzin na jałowych dyskusjach z kolegą? Zrobisz wszystko, żeby mieć to z głowy i wreszcie odpocząć. Dlatego ta metoda działa tak dobrze. To dotyczy też sprzedawców. Masz za sobą długi dzień, a on targa cię przez cały sklep, zarzuca produktami, wrzeszczy coś o promocjach i jeszcze bardziej chce cię przytłoczyć. Prędzej czy później zrobisz wszystko, żeby to się wreszcie skończyło, łącznie z tym, czego nigdy nie robisz. Na przykład użyjesz swojej niespłaconej karty kredytowej albo ruszysz oszczędności przeznaczone na wakacje. Ludzie też kopiują Twoją mowę ciała to tak zwany mirroring. Gdy druga osoba, świadomie lub nie, dopasowuje się do ciebie mimiką i gestami, a ty, nieco egoistycznie, przecież to lubisz, prawda? Gdy ktoś się do ciebie upodobni, pomyślisz, że jest szansa na znajomość, bo już tego kogoś lubisz. Jeśli ktoś robi to w pełni świadomie, cóż, widocznie chce przyjaźni lub ogólnie bliższej relacji. I na koniec ludzie także kiwają głową nieco zbyt często. Lubimy, gdy inni się z nami zgadzają. Dlatego, gdy twój znajomy potakuje i jest zafascynowany twoją historią, to może tobą manipulować. Badania z 1980 roku opublikowane w Applied Psychology Journal pokazały, że jeśli ktoś kiwa głową podczas słuchania historii, mamy większe prawdopodobieństwo zgodzenia się z nim. To w połączeniu z kopiowaniem mowy ciała może skończyć się tym, że zupełnie niechcący przytakniesz, zgodzisz się na coś, na co nie masz ochoty czyli manipulacja działa. A ty, jak ostatnio dałeś się zmanipulować, albo kogo i w jaki sposób ty zmanipulowałeś? Jestem bardzo ciekawa. Dajcie znać.